Cześć, ja jestem Anjon, a my jesteśmy już po patchu i mamy też opublikowany kalendarz naszej najnowszej fuzji i chciałem go z Wami omówić i w tym celu przygotowałem pomoc naukową, dzięki której będziecie mogli lepiej śledzić swoje postępy, czyli przeniosłem wszystkie eventy i turnieje z opublikowanego kalendarza, a także kilka innych pomocnych informacji do kalendarza Google. Link do niego umieszczę w przypiętym komentarzu. Dzięki czemu każdego dnia będziecie mogli sprawdzić co was czeka. Ja obecnie farmię smoka, ponieważ jest turniej oraz Dungeon Divers i spójrzmy jak wygląda plan na dziś, jutro i kolejne dni. Fuzja zaczyna się dzisiaj, czyli 9 maja i potrwa do 24. Dzisiaj tak jak mówiłem, mamy turniej smoka i Dungeon Divers. Limit punktowy potrzebny do zdobycia rarki w turnieju Smoka jest na normalnym poziomie. Ja osobiście będę farmił poziom 10 hard, z tego względu, że tam mam największe szanse na mityczne przedmioty. Jeśli jednak zależy wam na maksymalnie efektywnym wykorzystaniu energii, to zawsze w tego typu turniejach poziom 20 normal jest najlepszy. Bardzo fajnie, że razem z turniejem na smoka rozpoczęli od razu Dungeon Divers. Często bywało tak, że Dungeon Divers startowało dzień później. I w Dungeon Divers musimy zdobyć 3700 punktów, żeby dostać rarkę. Zwróćcie uwagę, że są to rarki void, w związku z tym sprawdźcie, czy macie odpowiednią liczbę potek. Jeśli nie, to pamiętajcie, że Potion Keep Void otwiera się tylko w niedzielę. Zaznaczyłem to w kalendarzu, wraz z ilością potrzebnych potek, żeby ascendować rarki. Jutro, czyli w piątek, startują dwa inne eventy, czyli Champion Training. I tutaj zwróćcie uwagę, że punkty zdobywamy jedynie za levelowanie i upgrade'owanie championów. Pamiętajcie też, żeby częściowo wylewelować championów, zanim użyjecie ich jako kurczaki. I ten pierwszy Champion Training zazębia nam się z turniejem na smoka, którego być może będziecie w stanie również solować. Wtedy będziecie mogli zdobywać punkty od razu do tych trzech eventów i turniej. I drugim wydarzeniem, które startuje jutro jest Champion Chase. Trochę z tym zaskoczyli, zwykle mieliśmy tutaj Samon Rush na początku, ale ponieważ mamy podwójne szanse na epiki i legendy z Ancient Shardów to doskonale się składa, że to jest ze sobą połączone. A przy okazji mamy 10x na bardzo dobrego czempiona, Wallmastera Otoriona. Pamiętajcie też, że w turnieju typu Champion Chase możecie zdobyć punkty również przyzywając poprzednie fuzje czy czempionów z Doom Tower, a nawet tych, których zdobywamy z fragmentów z Sintranos. Oprócz tego... Prawdopodobnie w sobotę lub w niedzielę będziecie już mieć cztery rarki i będziecie mogli przywołać jednego epika, który też da wam punkty. W sobotę startuje jeszcze Classic Arena i Artifact Enhancement. Punkty na arenie zdobędziecie po prostu grając, a jeśli chodzi o Artifact Enhancement, będziecie potrzebować około 10, może 20 milionów srebra. Jeśli chcecie zaoszczędzić trochę srebra, to obejrzyjcie mój filmik na ten temat. Link do niego macie w tym wydarzeniu i pojawia się w rogu ekranu. W niedzielę startuje jeszcze Ice Golem, który prawdopodobnie nie będzie się zazębiał w niedzielę z żadnym Dungeon Divers, ponieważ kolejny startuje dopiero w poniedziałek. I tak jak mówiłem, otwarty będzie Void Keep. Zwróćcie też uwagę na daty, kiedy otwarty będzie Force Keep, zaznaczyłem je w kalendarzu, ponieważ również będziecie potrzebować tych potek. A z pewnością nie chcielibyście wydawać 200 gemów, jeśli musielibyście je otwierać. Środa w przyszłym tygodniu będzie nieco luźniejszym dniem, będziecie kończyć Ice Golema i prawdopodobnie Dungeon Divers, a rozpocznie się kolejny event Artifact Enhancement. Natomiast w czwartek startuje Fire Knight i Champion Training, ale tym razem turniej. W turnieju punkty oprócz levelowania i upgradeowania czempionów będziecie mogli również zdobywać za książkowanie i ascendowanie. Z Fire Knightem zapewne ostro ruszymy w piątek, kiedy wystartuje kolejny Dungeon Divers i wtedy mamy kolejne eventy związane z otwieraniem szardów. Przede wszystkim regularny Summon Rush. I tutaj spodziewam się, że próg punktowy zostanie prawdopodobnie ustawiony gdzieś w okolicach 3000, czyli będzie to odpowiadało 600 sacredom. Może to być mniej, może być również trochę więcej. I oprócz tego mamy jeszcze drugi ekstra rush, w którym możemy zdobyć epika. Jest to jakieś rozwiązanie, ale zapewne próg punktowy będzie tak ustawiony, że nie będzie się to opłacało, chociaż mogę się mylić. I w następną sobotę zacznie się kolejny turniej na arenie, a w niedzielę ruszy trzeci Artifact Enhancement, kolejny Dungeon Divers, tym razem połączony z pająkiem i oczywiście będzie otwarty Void Keep. W poniedziałek powinniśmy już pomału finiszować fuzję, a we wtorek i w środę najprawdopodobniej wystartuje CVC z personalnymi nagrodami, które przy okazji będzie zazębiać się z turniejem na pająka, co jest bardzo fajne, bo na pająku zdobywamy również dużo punktów do CVC i większość eventów będzie kończyła się w środę 22 maja, i wtedy najprawdopodobniej będziemy mogli już przywołać Wixwella, co da nam dodatkowe 30 tysięcy punktów do CVC, a jeśli będziemy go od razu książkować, jeszcze więcej. Pamiętajcie tylko proszę, że jest to tradycyjna fuzja, więc musicie przywołać czempiona w trakcie jej trwania. Jeśli spóźnicie się choćby minutę, stracicie szansę i zostaniecie z niczym. Tak wygląda ten plan. Myślę, że nie jest to zbyt trudna fuzja, a czempion jest bardzo ciekawy, więc ja na pewno po niego idę. Mam nadzieję, że ten kalendarz, do którego link macie w komentarzu, będzie dla Was przydatny. A na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Dzięki. Cześć.